pierdziele. No to odebranie od razu było. O, to się jest. Oj, to musi być karp. Wpadnij to. Jest coś. No, witam wszystkich. Dzisiaj mamy sobotni poranek. Marcin się już cieszy. Wielkanocny poranek, dokładnie. I dzisiaj jesteśmy na moim prywatnym stawie. Zobaczyć sobie wstępnie, co tu urosło. Ostatni raz byłem tutaj w zeszłym roku i to w sezonie letnim. Także może być ciekawie. Są tu 5-kilowe karpie co najmniej. Z tego co pamiętam. Dużo linów, złotego karasia. I zobaczymy, co będzie wpadać, nie? Będziemy dzisiaj robić bitwę. Klasyk kontra metoda. I zobaczymy, co się będzie działo, nie? Ja dzisiaj będę testował zanętę jakąś, to super aroma Genlock. I zobaczymy, jak to będzie działać, nie? No, ze stacji najprostsza kupiona. Na razie zakupów nie robiłem na sezon. Marcin jak zwykle ma całą gamę tych zanęt peletu. To jest człowiek, który kupił 50 kg peletu za 500. Więc wiecie, że macie do czynienia z fanatykiem wędkarstwa. Także ja sobie robię zestawy, uzbrajam wędki i zaczynam łowić. No, najlepszy palec. Tu nie można patrzeć na TT, bo to po prostu po starych wsypuję. Palec Kretin. Co, najlepszy towar, nie? Będę robił z tego metod miksy i ogólnie zanęty. Będę się uczył przynajmniej. No, trochę więcej można tego wjebać. Ta podstawa to nasza jest. Ile tu jest? 300 gram. Coś takiego to jeszcze trochę. I co? To będzie podstawa. Reszta to będą dodatki. Trochę ciemnego. Na razie tego czerwonego nie dajemy. Ja zauważyłem, że jak robię to razem, to się na czerwono, kurwa, że tak powiem, kolor robi, a tego nie chcemy. Słuchajcie, metodę myślę, że rzucę tam bliżej drugiego brzegu, a klasyczka sobie tam walnę gdzieś. No, więc zobaczymy. Dawno tu nie rzucałem. Zobaczymy, jak to pamiętam. Dobra, może być. Nie jest najgorzej. No i zabieram się za robienie zalęty i nakładanie robala, rzut i czekanie na rybę. Wodę z peletu sobie dodamy do zanęty. O, ja dawno tego nie robiłem. Ja pierdzielę. Zanęty długo nie mieszałem, wiesz? No, pachnie ładnie. Ma dużo dużych frakcji, no. Ma duże frakcje po prostu. O. I chyba nawet ty, idealnie tej wody starczyło, żeby idealnie rozmieszać zanętę. No. Jest fajna. O. No i fajnie. No, super. Prezentuję. Robale mam swoje wykopane z ogródka. Także są grube skurczysyny. Koszyk ogromny, ale tylko taki mam. Więc no. Zaczynamy łowienie. O, rzekłbym, że dobry rzut. No, zobaczymy, jak to będzie. Ej, branie jest na metodę. Ja pierdzielę. Na metodę branie od razu było. Ale pusto, nie zacięte. Nie wiem, to jest coś od ciebie, stary. To jest chyba to rybne. Takie pomarańczowe, wiesz? Kurde, przerzucamy. No. Super. Jeżeli kojarzycie luciołowca z Rzeszowa, to występuje u niego pan Jurek, który na pamiętnym odcinku, gdzie złowił jesiotra życiówkę, miał taką specyfikę brań,
że miał Red Bulla, Jan Tigera, siadał przy stoliku, odpalał papierosa i miał branie. Także ja mam nadzieję, że to samo wypali u mnie. Narodne. O, to się jest. Kurde, puściło. Chociaż nie. Jest coś. O kurde, gdzie to popłynęło? O kurcze. Oj, to musi być karp. Na moim stawie karpik. Ale zajebiście. Ale jak chodzi, ty. Co to jest? Ale kurde, waleczny, nie? Ładny karpik. Bardzo ładny karp. I na metodę, ty. Możesz do tyłu. A jak się tam podbiera? Na moim stawie. Ale że u mnie na stawie. Za 2 kilo możemy. Na metodę. Co wiem, za 2 kilo. Nie, ale fajnie jest długi nawet. Tak, żebym był na twojej wysokości. Jeszcze raz. Dobra. Tak, wypuścimy go ładnie. Super. Rzucamy w to samo miejsce. Karpik wziął ładnie. O, i znowu tak sobie rzuciłem. No dobra, niech już tak zostanie. Najwyżej się przerzuci potem. I przerzucimy klasykę od razu, bo nic się nie dzieje. Zobaczę, może tutaj bardziej rzucę na głębszą stronę, bo ja tam pod krzak rzuciłem. No, to fajnie zaczęty sezon na moim stawie. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. O, walniemy sobie tutaj troszeczkę bliżej. O, właśnie tu. O. Teraz poleciał na totalną głębinę. Z aktualnym stanem wody tam jest około 4 metry głębokości. Więc może na głębszym siedzą skurczysyny. Marcin rozłożył trzecią wędkę, bo jest na płycie części, tam jest, no teraz tam jest około 2,5 metra jakoś, 2 metry. No i póki co widzimy, że ryby bardziej żerują na głębszej stronie. Oczywiście tam przy brzegu coraz ciągle się bombluje coś, obcą złote karasie bądź liny. No, ale pierwszy karp jest, wziął bardzo delikatnie. No i póki co fajnie zaczęte, bardzo fajnie. Zobaczcie, jak Maciej blisko łowi, dosłownie sobie tak zarzuca w te zarośla. No i z nich wyciągnie kabana, tam będzie kaban. Się zobaczy, wyjdzie w praniu. A tam będą kabany Marcina. No branie było konkretne. Ale jak szarpnęło. Byku. Dawaj, tnij to. Jest coś. Ej, może być karpik kolejny. Wędka wygięta. Co? No, może być lin. Puścił. Pierdzielisz. Kurde. Ale to nie była mała ryba. Nie, nie czułem, wiesz, opór. No, kurde. Zaczyna się. Eldorado. Nic się nie dzieje na klasyka, więc zmieniłem na metodę, bo póki co najlepsze efekty są na metodę. U Marcina w dalszym ciągu nie ma żadnych wskazań na klasyka. Także może ten rok jest na moim stawie rokiem metod feedera. Zobaczymy. Ale no, spróbujemy teraz dwie metody u mnie i zobaczymy, jak to poskutkuje. My się żegnamy, Marcin musi lecieć, a ryby przestały brać.
nie miał żadnej aktywności na wodzie. Najwyraźniej nie ten dzień, tylko zła nabrały. Fajne brania były. No i co? Jeden karp tylko wleciał. Niestety. Znaczy fajny, ładny. Fajny okaz. Ale ten staw stać na więcej. Jest tu dużo ryby naprawdę. Ale najwyraźniej nie ten dzień. Także my się powoli zwijamy. Ale w tym miesiącu na pewno... O, coś się spawiło tam akurat. W tym miesiącu myślę, że jeszcze raz tu wpadnę. Może nawet na nockę. Ale... No, wpadnę tutaj. Nie wiem, czy sam, czy z Marcinem. Czy może z kimś innym. Ale coś jeszcze nagram z tego stawu. Bo... Tu jest duży potencjał. Tylko dzisiaj słaby dzień jakiś jest. No. Także na razie i dzięki za oglądanie. Wędkowanie, wędkowanie, najpiękniejszy w świecie sport.